Zdrowia, szczególnie dla tych, co złapali wirusa chińskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, ciekawa sprawa z tym wirusem. Tragedia w sumie można powiedzieć. Zamknęli tam dostęp, przyjazdy, wyjazdy z wielkiego rejonu, kilka milionów ludzi. No ale najważniejsze, co zrobili, to zamknęli te wszystkie jatki, te jatki mięsne. To jest makabra. Ogólnie rzecz biorąc, jest to popularne. Ludzie lubią jeść świeże mięso. W Ameryce sporo też, nawet w Chinach, no teraz to już nie, ale jeszcze lata temu, jak się pojechało do Chinatown, do chińskiego miasta, czy do chińskiej dzielnicy, no to tam jak się chodzi, no to tam w zasadzie reklamowali jatki i ci Chińczycy wchodzili i kupowali tą kurę tam z jakiejś klatki i tam zadziabali tego zwierzaka, oskubali i tak dalej na oczach tych klientów. No, Amerykanie nie robią tego, Polacy też w sumie nie robią tego. Mięso jest jakoś tam pakowane w innych fabrykach, powiedzmy, przetworów mięsnych. Wszystko jest jakoś czyste, oczyszczone, ostemplowane. Ma jakąś historię, ma wiadomo, o co chodzi. Weterynarze tam spędzają sporo czasu, są spore kary z tego sanepidu, z tych najróżniejszych ministerstw i organizacji, które pilnują tego. No jest jakiś porządek. W Chinach niestety nie dość, że mają te jatki, no to mają jeszcze te jatki z mięsem z dzikich zwierząt. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że taki leopard, czy jakiś inny nosorożec, czy węże, czy inne żmije, no to są ceny. Ludzie płacą tam 10, 20, 50, 100 razy więcej za taki talerz z jakimś kotletem niż za normalną wołowinę, wieprzowinę czy innego kurczaka. Także to jest bardzo dochodowy interes, tyle tylko, że organizm ludzki nie jest przyzwyczajony na to. Ludzie jeszcze nigdy tak nie mieszali się. Jeżeli tam umierali jacyś ludzie w jakiejś tam wiosce, no to po prostu umierali, wszyscy się wykańczali, to się nie rozszerzało, a teraz to w ciągu paru dni ludzie lecą z jednego końca świata na drugi koniec świata. Rozwija się ta choroba tam 7, 8, 9 dni, także ludzie jeszcze, którzy zachorowali, a uciekali przed tą chorobą, sami będąc chorymi, sporo tam przyjechało do Ameryki też. No ale to wszystko się zaczyna właśnie od tych jatek. No i komuniści, rząd można powiedzieć, zamknął nareszcie te jatki po 17 latach, bo w 2003 roku, no to była taka sama sytuacja, to ten SARS, czyli taki ostry, przewlekły syndrom dróg oddechowych. No ale to wszystko wpada tam na te płuca przez to, że pewne wirusy, które nie przeskakiwały na organizmy ludzkie, zaczęły przeskakiwać. Zwierzęta na to były odporne, one tam nic im to nie ruszało ich, tak jak Europejczyków ospa wieczna nie ruszała w średniowieczu, no a po wyjechaniu białych do Ameryki Północnej, no to wszyscy ci Indianie, ci lokalni, no to jednak byli zarażeni. 17 lat, od 17 lat oni już krzyczeli, Chińczycy krzyczeli, cały świat krzyczał, że trzeba coś z tym zrobić. Ludzie, wszyscy ci, którzy walczą przeciwko polowaniom na te zwierzęta, też mają jakiś argument. Na większości krajów jest zabronione przesyłanie, przewożenie, sprzedawanie i tak dalej wielu najróżniejszych zwierzaków, no ale ludzie to
to robią. No i zamknęli nie tylko chyba w tym w Wuhan, czyli tam w Hubei, w tym rejonie chińskim, ale już ogólnie rzecz biorąc w całości w Beijing to jest taka ulica znana, gdzie tam właśnie sprzedają najróżniejsze, jak się pójdzie, no to sprzedają skorpiony, nie skorpiony, sprzedają tam różne inne mięsa, no ale to jest, można powiedzieć, usmażone, ugotowane, także jest szansa, że powiedzmy te wirusy, nawet turyści, kiedy tam chodzą, no to teoretycznie są zlikwidowane. Pierwsi ludzie, którzy zachorowali i część z nich tam umarła w tych Chinach, od kiedy to się zaczęła ta eksplozja, no to byli pracownicy. Ci pracownicy po prostu tego dziabania tymi nożami, wdychania tego wszystkiego, no to oni byli bezpośrednio, no można powiedzieć, oddychali tymi wirusami. No później najgorsze jest to, że jeżeli taki wirus jest w stanie się rozprzestrzenić w jednym człowieku, to przeskakuje na następnych. Rozmawiałem ze znajomym Chińczykiem i się pytałem, mówię, kiedy to zaniknie, no bo ogólnie rzecz biorąc, no to te wirusy, no to one nie wzmagają się coraz bardziej, tylko troszeczkę ustabilizują się albo powoli spowalniają. No to on powiedział, że kiedy przyjdzie ciepła pogoda z jakiegoś powodu, no teraz tam w sumie Wuhan to nie jest zimny rejon, no ale powiedział, że jak będzie cieplej, no zobaczymy, czy to będzie mniej wilgotne. Teraz tak popatrzeć na to wszystko, no to w 2020 roku, to było w sumie 2012 rok, no to tak, taka sytuacja, taki scenariusz, no to jest perfekcyjny jakiś właśnie materiał na film. No film też był zrobiony o tym wybuchu epidemii wirusowych, no bo biorą, mają jakiś bardzo mały rynek, targ mięsem, ściągają te wszystkie zwierzaki żywe i martwe ze wszystkich rejonów. Te wszystkie zwierzaki to są zestresowane i tam wygłodzone i zmęczone, także ich jakiś taki cały ten system odpornościowy to też już w sumie spada bardzo do dołu. Mają tam jeszcze zwierzęta z normalnych farm i od rolników. No i kiedy wszystko to się zamiesza, no to nic dziwnego, że te wirusy, te sytuacje biologiczne po prostu przeskakują jedno na drugie i nowe mieszanki wybuchowe powstają. No ale to właśnie te zoonotyczne przeskakują, kiedy przeskakują ze zwierzaka na człowieka. No właśnie to był ten SARS, ta ptasia grypa, to wszystko tak, no mówią, ptasia grypa, świńska grypa, no to wszystko jest ze zwierzaków i wskakuje na ludzi. Sama nazwa, teraz nazwali to ten koroną, no bo ta, jak się popatrzy tam, no to wygląda, że to jest korona i takie z boku główeczki. Chińczycy, no trochę w Danii zrobili taki komiks, humor rysunkowy, kiedy zrobili flagę chińską, czerwoną, no i tutaj była ta korona właśnie i te pięć gwiazdek takich w formie tego wirusa. No oczywiście Chińczycy, rząd chiński zareagował bardzo ostro, pisał jakieś noty protestacyjne. No ludzie starają się troszeczkę dać humoru do tego wszystkiego, no ale to jest poważna sprawa. W Ameryce tłumaczą w telewizji, że
że no, jak ktoś chce kupić maskę, no to niech kupi maskę, no ale w zasadzie to jak chodzi gdzieś tam po miejscach publicznych, no to niech odchodzi od ludzi, którzy kaszlą, jeżeli słyszy, a jak wróci do domu, no to niech myje ręce, jeżeli bardzo się boi, niech chodzi w rękawiczkach. No ale chodzi o tę chorobę brudnych rąk. No ale choroba brudnych rąk, no to już znane było to powiedzenie, lata 60., 70., później to już wszystko tak troszeczkę zaprzestało, bo no, wszyscy przyzwyczaili się do jakiejś higieny. Prawda jest taka, że 100-120 lat temu, no to ludzie na wsi szczególnie umierali od tych chorób zwierzęcych. Na wsi powiedzmy, kiedy kury chodziły czy do mieszkania, czy tam po jakimś po podwórku, ludzie wchodzili do domu, dzieciaki się bawiły na ziemi, tam jadły, lizały i tak dalej, no to te najmocniejsze przeżywały, a te najsłabsze po prostu umierali. Taka była selekcja w Chinach, no i ogólnie na tam wschodzie. No w Polsce tak samo trzeba powiedzieć. Jest taka kultura czy przyzwyczajenie, że jak ludzie wchodzą do domu, no to zdejmują buty, nawet jeżeli przychodzą do znajomych, no to już zanika, no bo w czystych krajach, no to ludzie wolą nie patrzeć na skarpetki czyjeś, no ale to wszystko jest spowodowane z tego, że powiedzmy w Chinach plują na ulicę, harczą na ulicę, matki niektóre wystawiają dzieciaki, to nie dość, że sikają i to nie tylko, nie to, że tam do krzaków, tylko że na chodniku. Ja kiedyś byłem na jakichś zajęciach w szkole, no to tam dużo najróżniejszych emigrantów jest, no i jeden dzieciak chyba po prostu, no to było wieczorem, to ja nie wiem dlaczego ten jak on tam niedozorca, woźny nie posprzątał, no ale po prostu ktoś jakiś nasrał na podłogę obok toalety. Także higiena jest ważna, no i ludzie już przestali zwracać uwagę, no ale to tak samo jest jak ze szczepionkami. Ze szczepionkami jest też bardzo dużo ludzi, którzy zaczyna kwestionować, po co szczepionki, bo jeżeli już nikt nie choruje, no nie zdają sobie sprawy, że nikt nie choruje, dlatego że właśnie wszyscy mają szczepionki. No i z tymi właśnie ten koronawirus, mówią, że możliwe, że zrobią jakieś takie szczepionki na to, no ale to zajmie nawet do roku. Profesorowie, wykładowcy z wielu uczelni, z Beijing, Uniwersytetu Beijing, czy tak samo tam z Wuhan, Instytutu Wirusologii, no to właśnie jeden z tych naukowców, no to on w 2003 roku znalazł tego nietoperza, od którego się wszystko tam zaczęło. No właśnie zaczęło się dokładnie to samo, co teraz, że nietoperz, jakieś tam zwierzę przeszło i przez rynek i to wszystko się rozprzestrzeniło. No, jest makabra. No i te dzikie te rynki, bazarki z tymi dzikimi zwierzętami, no jeżeli będą zamknięte, no to pomoże to wszystkim. Pomoże to wszystkim zdrowotnie. Pomoże to z tym, że po prostu nie będzie tylu kłusowników, nie będzie wymiany tak samo tego mięsa. Bo co się dzieje też później, jeżeli powiedzmy jest jakaś zaraza, przechodzi z tych dzikich zwierząt na świnie, tak? No to w Chinach zabili, zakopali, spalili setki tysięcy, miliony tych świń.
Także to jest duża kwestia finansowa. To sporo kosztuje, żeby to wziąć gdzieś tam, pozakopywać czy pospalać. Także ceny później rosną. Ludzie, którzy, farmerzy, którzy stracili to przymusowo, można powiedzieć, no to tracą ciężkie pieniądze. Także to nic nie jest, nic to nie daje, tak? Tam kilkaset osób czy kilka tysięcy, powiedzmy, smakoszy tych egzotycznych zwierząt jest w stanie doprowadzić do tego, że miliony po prostu panikują. W Ameryce, pomimo, że jest to tak daleko, panikują. Tam trudno sobie wyobrazić, co tam się w tym Wuhan dzieje. W tych Chinach po prostu ludzie chyba nie wychodzą na ulicę bez potrójnych masek i bez mycia rąk. No ale to przy tej podróżowaniu i przy przejeżdżaniu, no to jest makabra. No to jest makabra. I tak jak mówię, zabijanie setek tysięcy świń tylko dlatego,